Siemano mordeczki, dzisiaj Cześć. będzie grubo. Koncepcja dzisiaj jest taka, są pewne nazwy w świecie wina, które elektryzują winomanów, koneserów na całym świecie. Wielkie apelacje, wielkie regiony i my sprawdzimy, czy ich marketowe wersje są coś warte. Pijasz w ogóle, Bartek, takie wina? Pijam. Chleje pan? Czasami tam wypije się do kolacji, a ja panie chleję. Wiara Mahajs, normalnie witamy się z wami sprzed sklepu, ale dzisiaj wykurzył nas deszcz. Tak. Potem ze sklepu zapomnieliśmy, więc nagrywamy teraz. I co, Bartek, idziemy na zakupy? Flaszki są już tu, ale zobaczcie przebitki ze sklepu. Jednak wiesz, nie? Czy nie? Czy głupie to będzie? Super jest! Czyli robimy sobie debili, tak? Tak, robimy sobie debili. Więc takich dużych, winnych nazw mamy w Lidlu. Chianti, najsłynniejsze wino Toskanii, a może i całych Włoch. Wino, którym Hannibal Lecter popijał wątróbkę z fasolą. And a nice Chianti. I to jeszcze w rezerwie. I to wszystko za, Bartek? Nie wiem. 24,99. Tak jest. Jak oni to zrobili? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, ale czy będzie dobre, to mnie interesuje. Synonim sztosu, czyli wino bordowskie. Jest tylko jedno, rocznik 2021. Bierzemy. A cena to 19,99 za bordosa. I ostatnie z tuzów winiarskich. Hiszpania, Rioja, najsłynniejsza apelacja. Koneserzy cenią, koneserzy lubią. Reserwa, czyli grubo. To wino, proszę was, 3 dyszki za tę przyjemność. Za prawie najwyższą klasę jakościową Hiszpanii. Zobaczymy. Te 3 flaszeczki zaraz przetestujemy. Lecimy na chatę. Siemano, jesteśmy już z powrotem po zakupach. Robimy naszą ulubioną konwencję, czyli w ciemno. Przy okazji zobaczymy, czy my w ogóle rozpoznamy te tuzy winiarstwa światowego. Ocenimy, damy znać, czy warto. Elo, przerwa. Nie no, otworzę jej, bo ona nie umie otwierać wina. Uuu, Bordo ma plastikowy korek. Nie zrażamy się. Nie widać w twojej głowie jak coś, nie? I ona se obiad grzeje, a miała nalewać. Co masz na obiad? Pamiętasz, jakie to były roczniki? Pamiętam, no. Rioja jaki? 12. To będzie Rioja. Co, po kolorze już widzisz? Strzela. To nie zamknę się. I w kadrze będzie widać mikrowele. Gotowy? Tak. Na jakiś challenge, Bartek? Tak jest. O czteropak, kto lepiej zgadnie? Czteropak czego? No. Dzisiaj, chłopie, byłem w Żabce. Prawdziwa historia. Wiesz, ile w Żabce kosztuje czteropak żubra? 19,80. Ile k***? Ja myślę, że tam padnę w tej Żabce. Widać, że to moja żona polewała, bo mam zdecydowanie mniej od ciebie. No dobra, to co, lecimy? Skaczę małpa na gumie. Wczoraj odkryłem taką stronę internetową, muszę wam to powiedzieć. Co ty pier... człowieku? Jest taka strona do picia do lustra, chłopie. W tej stronie jest tylko jeden przycisk, który ci puszcza kolejno toasty z kiepskich. Nie masz z kim pić, puszczasz sobie i tam ci Ferdy Kiepski mówi rym cym cym z dupy dym. To jest głupie, ale jakie... Zabawne, dobra. Na pewno wiemy, że dwie będą dojrzałe. Skąd to wiemy? Bo dwie z tych win, Rioja i Chianti, mają określenia rezerwa i rezerwa. To są ważne określenia. Rioja rezerwa to jest przynajmniej 3 lata dojrzewania, z czego rok w beczce. A Chianti rezerwa to jest 2 lata dojrzewania, czyli tam powinno być czuć coś innego niż owoce, nie? Tak. A to Bordeaux? No nie wiemy, nie? No dobra, no to spróbuj. Że nie czuję bardzo dużo tych odbeczkowych aromatów, ale czuję mniej owoców, bardziej są takie stłamszone. Przyprawa korzenna, pięta cynamon. Nie. Pumpkin spice. Pumpkin spice, sezon idzie. Tak jest. Spoko pachnie, intensywność jest lit w sumie. Czy alkohol dość mocno wyczuwalny. Jakoś przesadnie nie przeszkadza, ale... Zodziewali spirolem cię. To twoje słowa, ja mówię, że jest wyczuwalny alkohol. Bartek, jest różnica. Bartek jest z miasta, jestem ze wsi, co mam wam powiedzieć? To jest akurat prawda. Z Gorzowa. Z Gorzowa. Tamten? Nie pytaj o stal. Nie, ten stal? Nie pytaj, no. A co? No nie poszło w tym oku. Czerwone owoce, te bez dżemolady, nie świeże. Nie świeże, tylko niesoczyste. Przetworzone. Beczka była, ale to nie jest taka chamska, waniliowa, politurowa beka, tylko taka, no. Akcenty jakiegoś drewna, czekolady, przypraw. Co, to spróbujmy, nie? Spróbujmy. Samym wąchaniem się nie napijesz. Ale kwasiur. Bardzo kwaśne. Wytrawny sommelier powie, że wysoka kwasowość, ale jak ktoś z was nie lubi tego, to... To nie. Smarek kwasu z tym usłyszał. Tak. No. Kwasiur, typowy kwasiur. Ale jak lubisz, no to morda masz dużo tego, co lubisz. Jest kwasowe, są taniny. Te taniny mi się podobają, bo nie są takie przegięte, nie są takie wkurzające. Nie? Wytrawne, kwasowość wysoka, taniny zaznaczone. Taki spójny też styl. Taki styl. Lubisz albo nie lubisz. No, ale masz ten... osób? Czy takie kiedyś, żeby coś się pieni? Nie, chyba dużo mieszam, mi się spieni. Mieszasz, no dobra. No bo się tak nie robi na przykład. Nie? Ciągle mieszasz, Bartek, ciągle mieszasz. Dlatego muszę uważać na ciebie. Styl wina szorstkiego, gastronomicznego, się ładnie mówi, nie? Czyli z żarciem by się lepiej wiązało.
niż samo smakuje. Niż samo do picia. Nie? No. Nie jest zła. Lubię takie wina. Wypiłbym, no. Ja też i nawet mi się wydaje, że no, przyznam wam szczerze, jakby jak macie jakąś tam wiedzę o winach, to powinny być łatwe regiony do zgadnięcia. To jest na wizję, to jak nie zrobimy. Więc jak nie zgadniemy, to będzie trochę lipa. To zrobimy do gdywki wtedy. Zrobię to ludzie! No ja mam swoją teorię. Ja bym kierował wzrok w stronę Włoch. Patrząc na beczkę, to jest albo Rioja, albo Chianti. Chyba, że Bordeaux no, za dwie dychy jest grubo beczkowane, ale no tak. Patrząc na kwasowość i trochę bardziej taką drapieżą taninę, to by do Włochy. Prawdopodobnie Chianti. Czy to jest dobre wino? Bo to jest Chianti Riserva. To powinno być grubo. To nie jest Chianti Classico. Chianti Classico to jest bigger deal niż Chianti zwykłe. Tak. To nie jest za dobra Chianti Riserva, no ale reprezentuje cechy stylu. O ile? To jest Chianti... No właśnie. Najwyżej się wytnie. W sumie tak smakuje Chianti Reserva, tylko dobra Chianti Reserva smakuje lepiej. No shit, Sherlock. Bogatsze ma te smaki, większą głębię. Nie masz pojęcia, jak smakuje Chianti, no to możesz sobie to kupić i sprawdzić. Tylko zobacz, czy w ogóle ci ten styl pasuje. Jeżeli tak, szybko potem leć pod trochę lepsze Chianti Reserva, bo Chianti to jest moim zdaniem wino, które trzeba pić dobre. Ale nie złe. Jak lubisz taki styl, to nawet możesz ocenić wysoko. Możesz zejść na 7,5. Nie? Ale ja temu winu dam jakąś szóstkę na początek. Ja myślę, że w porównaniu do innych win marketowych piłem dużo gorsze, piłem niewiele dużo lepszych. Dla mnie to jest na 7. Wiedząc, że to kosztuje mniej niż 30 zł, chyba bym je powtórzył. Ja chyba też. Jak nie lubisz kwasu w winie, to uciekaj od tego. Lubię. Tylko dla AC Drinkers, tylko dla kwasożłopów. To wino. Dobra, no lubię. To z kiepskich jakiś. Rymcem, co jest dupy. To możemy wąchać, nie? Coś tam wywąchamy? No, da się to wino dużo świeższe niż od poprzedniego. Ja troszkę perfumowane. No mam perfum. No, ładne. No, moja mi kupiła. Hiszpańskie. Co to jest? No kurde, nie jest to jakieś super. Prościej i mniej ciekawie niż to poprzednie. Nie jest to brzydki zapach. Umówmy się, no ciężkie za wino śmierdzące, nie? No tak. Znaczy, zdarzają się, nie? Czerwone owoce, nie wiem, czy jest jakieś no, tak kwiatowe tutaj, nie? Tak, no są takie kwiaty, ale takie bardziej syntetyczne. Pierwsze, co skojarzyłem, to, że to nie jest taki zapach naturalny, że łąka, nie? Tylko, że bardziej no. Dyskont. Nie dyskont, tylko drogeria. Erwik. To wino jest bardzo proste. Nuda. Nuda. Nic się nie dzieje, proszę. Musimy się wznieść na wyżyny elokwencji, żeby coś powiedzieć ciekawego. No. Łagodniejsza kwasowość to na pewno, no. Więc jak tylko patrzysz na kwasowość, żeby nie była za drapieżna, no to lepiej to niż to, ale wszystko inne lepiej chyba tamto. No, nie ma tu tanin za bardzo, nie ma tu tej kwasowości, nie ma tu słodyczy, nie ma za bardzo... Takie, wiecie, kojarzycie, jak idziecie do wine baru i bierzecie de la casa. No. Nie, takie wino, co nikomu nie przeszkadza. Nie spodziewałem się tego po żadnym z tych win, czy sobie po młodym Bordeaux. Ja zawsze mam trochę problem, żeby kupić Bordeaux gdzieś, no. Bo jak jest za tanie, to mam takie pić tanie Bordeaux, no to coś z tym jest nie tak, nie? Jest drogie, jest w markecie, to mam taką myśl, że ono jest droższe, bo jest napisane Bordeaux. No. Bo wydaje mi się, że to jest Bordeaux przez brak beczki. I też się trochę spodziewałem, że Bordeaux będzie najgorsze, przekładam. To było najtańsze. Dajmy mu, że jeżeli to jest Bordeaux... Kiedy? No to szczerze, to za dwie dychy kupiłbym w Lidlu lepsze wino niż to. Z Bordeaux jest taki problem, bo Bordeaux to są najwybitniejsze wina świata, ale Bordeaux to jest też całe morze przemysłowych siódmów. Niestety. Tam robią wina od najniższej półki jakościowej i cenowej do absolutnie topowej, najwyższej, nie? Więc często oczekiwania po Bordeaux i po nazwie są wysokie, a to też może być wino przeciętne, nawet kiepskie. Nie będę dużo o tym mówił, bo nie chcę się o tym mówić więcej. Nie jest niedobre, czy też, że nie do wypicia. Chciałem, że to jest Bordeaux i oceniam je na, domyślając się, że kosztuje 20 zł, będę złośliwy i oceniam na 2. 2? No. Ogółem przygiełeś. Pałę. No jeszcze chyba jako była. Nigdy nie daliśmy jeszcze dwójki. Kurde, Bartek, ale jesteś kosa. Gdyby nie było napisane Bordeaux, to by kosztowało 12 zł. Myślę, że... Dobra, ja nie chcę dawać dwójki, ale truja to jest max. Nie polecamy tego zawodnika. Bo chyba jeszcze się nie pastwiliśmy nad żadnym. Tak, podjaraliśmy się, że w końcu się na czymś popastwimy. Nawet w odcinku półsłodkie do dwóch dych Maryjka nie zabrała tyle cięgów. Wiadomo. Trójeczka. Jakiś teraz z kiepskich. Słucham. Dobra, nie pamiętam. Puszczę po prostu. O. Tu więcej beczki. To jest to, Bartek. Jak ja kocham tę naftę, no. Kleje pan? Lubisz, no co? Ja lubię, no. Jak mówiłem, że w tym pierwszym nie ma tej politurki, jest beczka tak elegancko użyta, nie ma tej wanilii, nie ma takiego, no, no chamskiego beczkowania, tak można powiedzieć. To tu jest. I lubisz albo nie lubisz, ja lubię. To wino pachnie wanilią, to wino pachnie mleczną czekoladą, balsamico, dojrzałym czerwonym owocem. No beki jest więcej niż w pierwszym i w drugim na pewno. Generalnie jak nie wiesz, jak pachną wina solidnie potraktowane dębową beczką, to se sprawdź, bo jest ciekawy zapach.
Uważam, że jak na wino do trzech dych z markietu, z rewelacją. Bardzo dobre. W ustach jest trochę powtórka jak z nosem, koszka czekolada, wanilia. Jest kwasowość i są taniny, ale to nie jest poziom jak tu. Nie wiecie, bardziej zbalansowane. Zmienia wrażenia w trakcie przełykania, trzymania w ustach. Nie patrzę o tym, że wino jest nie, no, jakości. Nie, film ewoluuje. Ewoluuje. Dobry kawał wina, dobre wino. No to jest Rioja, dobra. No. To jest Rioja, na bank. No tak, no. Na bank. To jest Rioja i to jest świetna Rioja do trzech dych. No. Naprawdę. Jest dobre, za trzy dychy można pić i pić, nie? Chociaż będą też osoby, których to wino będzie za ciężkie, przegięte i tyle. Może być, ale chłopie, po to jest tyle win na półce, żeby sobie każdy pomarudził i sobie wybrał, nie? Jeśli lubicie takie wino intensywne, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest mniej skupione na owocu, a bardziej na tej beczce i starzeniu, bo to jest celowo zrobione, tak? To śmiało, super wino. Mówmy tak dalej, bardziej pięknie mówisz. Też możecie obczaić, jak smakuje dojrzała Rioja na podstawie tego wina. Jeśli to jest Rioja. Jest na bank. Ja to wino w kategorii marketowe do trzech dych oceniam na 9 na 10. Rewelacje. No ja też. Też? Też, no. 9 na 10. Czujecie to, ziomeczki? To jest taka naprawdę turbo rekomendacja. Jedno z fajniejszych czerwonych win na marketowych półkach. Elo, powiedziałem to. Mocne słowa. Statement. Ładnie pachnie teraz. To, nie? Fenty. To pierwsze, no. No ale to jest siur, Bartek. To jest siur. Dobrze, ziomeczki, chwila prawdy. Czy zgadliśmy, czy się skompromisowaliśmy? Prosimy, wino numer jeden to? Chianti Reserva. Szok. Fajne wino do trzech dych i bardzo przeciętne Chianti Reserva. Tak, ale ciągle ma cechy Chianti Reserva. Uczciwa butelka. Wino numer dwa, które pieszczotliwie zostało przez nas już pod koniec filmu nazwane siurem. Tak. Bordówka 2021. No, no. I wino numer trzy no, to? No, ziomeczki, tak. Pierwsze 9 na 10 w historii. Naszego programu dla Sepa, Cepa, Lebrel, Rioja Reserva 2017 z Lidla 29,99. Świetne wino, elo, pozdro, pijemy, Bartek. Cześć. Pach. Skacze małpa na gumie. Skacze małpa na gumie. Jak to pokażę ci tą stronę teraz. Zwariujesz. Skacze małpa. Słuchaj to. Zagraj Jaziu na cepa. Rim cim 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 dałabym ci.